Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj zainstalujemy sobie na wersję Minecraft 1.7.2 moda, który nam dodaje możliwość tworzenia rodzin w Minecrafcie i takich i tak dalej. Ten mod to Minecraft Comes Alive i trzeba go ściągnąć oczywiście z internetu. Zanim ściągniemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy plik i pliki pobieramy z takiej strony i oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No i gdy wejdziemy na tę stronę, to widzimy takie coś i zjeżdżamy sobie w dół i jedziemy i jeszcze jedziemy i jeszcze. I tutaj są filmiki dotyczące tego moda i tutaj są newsy i jest sekcja downloads i teraz zjeżdżamy jeszcze troszeczkę w dół, jeszcze, 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 jeszcze. I tutaj między tymi czerwonymi napisami jest niebieski. I na ten niebieski klikamy, na ten tutaj, bo to jest dla 1.7.2. Na to klikamy, na to niebieskie i stąd właśnie pobieramy. Stąd właśnie pobieramy. Ale to czerwone jest tutaj nie tak sobie, tylko po to, żeby nam przypomnieć, że do tego moda potrzebny nam jest jeszcze jeden plik i on jest tutaj, tu, Radix Core. I to właśnie stąd również pobieramy to. Także pobieramy dwa pliki, ten i ten. Dla 1.7.2. Ten i ten. Ok, a jeszcze jakby ktoś nie wiedział, co się robi z tym modem, to tutaj na tej stronie, ona też będzie w opisie do filmiku podana, jest wszystko właśnie też wyjaśnione, co i jak i z czym się je. Także przypominam, dla 1.7.2 pobieramy dwa pliki, raz i dwa. No jak mamy pobrane, to możemy zainstalować. I do zainstalowania, oprócz tych plików, które pobraliśmy, są potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.2. Jeżeli nie macie Forge na wersję 1.7.2, to w filmiku Pomocne Tuty 189 się dowiecie, jak zainstalować Forge na wersję 1.7.2. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie jeszcze Launchera, to w filmiku Pomocne Tuty 176 dowiecie się, skąd pobrać i jak zainstalować Launcher non-premium. Launcher non-premium. No i jak już go sobie zainstalujecie, to wróćcie do filmiku 189 i zainstalujcie Forge na wersję 1.7.2. I uwaga, w filmiku 189 ja instaluję Forge z końcówką 968, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Jest już wersja rekomendowana i ona ma numerek 1024. I właśnie na taką wersję rekomendowaną ja będę instalować dzisiaj tego moda Minecraft Comes Alive. No i ostatnią bardzo ważną rzeczą przed zainstalowaniem, przed jakimikolwiek zmianami, jest zrobienie sobie kopii zapasowej naszego folderu .minecraft. Zatem wchodzimy do %appdata przez roaming, wynajdujemy folder .minecraft i ten folder kopiujemy sobie, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się instalacja nie udała. Ok, mamy już skopiowane, mamy zainstalowanego Forge'a, możemy zainstalować tego moda. Otóż wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i wklejamy te dwa, przenosimy te dwa pliki do folderu mods. Raz i dwa. Mamy obydwa, jest zainstalowane, zamykamy, wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Oczywiście musimy odczekać swoje, żeby się tutaj wszystko porobiło. Ok, mamy Forge'a z końcówką 1024. Klikamy play i czekamy znowu, aż się otworzy.
Aha, i żeby ten mod zaczął działać, znaczy nie żeby zaczął działać, bo on działa już teraz, tylko że żeby zobaczyć efekty działania, to musimy znaleźć wioskę, no bo w wiosce są przyjaźni nam NPC-owie, którzy występują w tym modzie. Zatem poszukałam już wcześniej wioski i teraz stworzymy nowy świat wraz z wioską i potem ten seed też będzie w opisie do filmiku, żebyście też nie musieli długo szukać. Oczywiście, jeżeli chcecie szukać, to jak najbardziej możecie sobie jakikolwiek świat używać do tego celu. Tyle tylko po prostu, żeby szybko było, to znalazłam świat z wioską. Okej, co tu mamy? Moc. Wchodzimy i szukamy comes alive, jest Minecraft comes alive i tutaj jest Radix Core jeszcze do tego gotowe. No i tryb jednoosobowy i tworzymy nowy świat. Minecraft comes alive, ja to nazwę 3, bo już tutaj dwa próbowałam. Ok, więcej opcji świata. No i tutaj wklejamy to ziarno, które Wam podam. Oczywiście, jak będziecie chcieli jakieś inne, no to spokojnie możecie, tylko mówię, tutaj jest od razu wioska, dlatego to tutaj wklejam. Zezwalaj na kody, skrzynia bonusowa włączona, gotowe, stwórz nowy świat. No i czekamy, aż się wygeneruje. No, pokaż się. Konfiguracja Minecraft Comes Alive. Wybierz swoją płeć. Kobieta. Następny. Ania PG. OK. Następny. Schowaj śpiące znaczniki. Nie, nie mam pojęcia, co to są śpiące znaczniki. Dzieci rosną automatycznie. Tak, pokaż cząsteczki nastroju. Tak, show me tax. Tak, preferuję mężczyzn. Tak, zakończ. Powiedzmy sobie szczerze, że obudziłam się gdzieś indziej niż planowałam. Chyba coś źle zrobiłam, przepisując tenże seed. Zaraz sprawdzę. A nie, jednak tutaj, tylko że po prostu zwykle się budziłam o tutaj. A tym razem się obudziłam tu w dole. Także jak widzicie, jeżeli się obudzicie wśród skał, to po prostu musicie wyjść na powierzchnię. I wtedy jest tutaj wioska. Bo ja się zwykle budziłam tutaj gdzieś tak o w tym miejscu, koło tej właśnie skrzynki. Ok, czyli mamy wioskę, czyli idziemy do wioski i zobaczymy, czy są NPC. O, już tam coś widzę, gdzie biega. O. O, witaj, Ania PG, czyż nie? Witaj, Ania PG, czyż nie? Halo, pani, stój, pani. O. Specjalne zatrudnienie. No, nie chcę zatrudniać, bo pewnie bym musiała mieć jakieś pieniądze, a chyba nie mam. Hej, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie uciekaj, znaczy. Działanie, czat, pocałunek, uściśnij dłoń. O, i podeszła do mnie. I uciekła. Czemu nikt nie jest cywilizowany? Witam. O, są jeszcze jacyś inni ludkowie. Cześć. Działania, uściśnij dłoń. I mi się zepsuło. No więc, jako że jest to w wersji, w fazie próbnej, początkowej, o, to może się takie coś zdarzyć, więc spokojnie do tego podejdźmy i zobaczmy, co będzie dalej. Czy po prostu jest to jednorazowa wpadka, czy też coś się psuje dalej? O, jest z powrotem. I co, jak kliknę na ciebie, to znowu się skraszuje? Działania. Specjalne. Specjalne. Poproś o pomoc.
wróć później, nie mam nic dla ciebie. No trudno. No, czyli jak widzicie, może nastąpić coś takiego jak crash. Nie należy się tym chyba przejmować. Marisa Górniczka, dzień dobry, działanie. Uściśnij dłoń. To miło, że przyszedłeś, fajnie. No, czyli jak widzicie, mod działa. Czasami właśnie może się coś zdarzyć, bo jest jeszcze w miarę świeży. To chyba wczoraj wyszło. Handel. Zbytnio nie mam nic do handlu. To wczoraj bodajże wyszło, więc może się zdarzyć, że właśnie coś takiego nastąpi. Czym nie należy, jak widzieliście, się też przejmować. Po prostu jeszcze raz... O, cześć! Jeszcze raz nacisnąć play i możemy grać dalej. No i to wszystko. Ja kończę w takim razie. A wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oczywiście oglądajcie wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. Wchodźcie na stronę aniapg.pl. Wchodźcie na nowego bloga. I oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem pa, pa.